Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w krótkiej serii poradnikowej dla osób, które zaczynają swoją przygodę w grze Europa Universalis 4 oraz dla osób średnio zaawansowanych. Postaram się Wam tutaj pokazać niektóre smaczki, na co warto zwracać uwagę, na co nie warto zwracać uwagi, co można olać, na czego nie można olać i tak dalej, i tak dalej. Poradniki dla osób zaawansowanych będą się pojawiały w innej formie takich poszczególnych tematów, na przykład jak omówienie handlu, omówienie wojska, omówienie dyplomacji, omówień unipersonalnych, ale to dopiero w marcu, bo tak jak niektórzy wiedzą, bądź też i nie, w marcu po prostu zamykam swoją firmę księgową i będę się zajmował już raczej w całości YouTube'em i zostanę kasjerem pewnie w Żabce czy w Biedronce, bo mam dość księgowości i tego prawa walnego polskiego, nieważne, zbyt stresujące. Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: Lukas, jakim krajem zagrać? No ja wtedy zawsze Wam odpowiadam, wybierzcie sobie Imperium Osmańskie, wybierzcie Polskę, Kastylię, Francję, Anglię lub w zasadzie kliknijcie na pierwszą zakładkę i wybierzcie którykolwiek z tych krajów. No i nie do końca jest to prawda. Po dłuższym zastanowieniu się, przemyśleniu, jak należy grać danymi krajami, uważam, że obecnie dla początkującego gracza, który dopiero naprawdę zaczyna przygodę z grą w Europę Universalis 4, warto jest po prostu zagrać Imperium Osmańskim, ponieważ mamy tutaj do czynienia z szeregiem mechanik naprawdę podstawowych, jak i takich bardziej zaawansowanych, które są dobrym wstępem do tego, żeby potem zagrać sobie już trudniejszymi krajami, jakimi jest Kastylia, jakimi jest Polska, jakimi jest Anglia, no bo przecież nie każdy lubi robić tak jak ja, że po prostu zaczyna jakąś grę, coś tam porobi i nagle restart, bo tak to u mnie wyglądało, kiedy uczyłem się grać na przykładzie Polski. Po prostu szedł restart za restartem. Pamiętam, że zanim przeszedłem pierwsze 100 lat rozgrywki w grze polską, to minęło mi dosłownie jakieś 100 godzin gry w Europę Universalis 4 i w zasadzie wolałbym nie stracić tych 100 godzin i wykorzystać je na coś fajniejszego. Więc postaram Wam się wytłumaczyć wszystkie takie podstawowe mechaniki w ramach tej serii, grając Imperium Osmańskim, bo naprawdę uważam, że to jest kraj, którym warto jest zacząć rozgrywkę. Kolejne pytanie, które w zasadzie powinno padać, ale nie pada nigdy, to jest: od której zakładki zacząć rozgrywkę? Bardzo mnie to ciekawi, dlaczego ludzie domyślnie zaczynają od 1444 roku, a bardzo rzadko wybierają któryś z tych dalszych zakładek. I rzeczywiście, jeżeli chcecie rozpocząć rozgrywkę w Europa Universalis 4, przejść sobie wszystko, zobaczyć to sobie wszystko po kolei, jak to się dzieje, jak się wasz kraj rozwija, jak zmienia się jego technologia, jak robić tutaj duże naprawdę podboje, to warto jest wybrać tą zakładkę od 1444 roku. Pozostałe zakładki są fajne, jeżeli już znacie się na jakichś mechanikach gry, chcecie robić sobie jakieś tam trudniejsze rzeczy typu wygranie wojny o sukcesję nad Rosją jako Polska, tak? Podczas w 1618 roku, 608 roku, już nie pamiętam dokładnie, w którym to były te Dimitriady, ale po prostu jest to naprawdę fajne przeżycie, żeby sobie coś takiego rozegrać, ale jednocześnie te zakładki są bardzo biedne, w sensie takim, że Paradoks trochę je olał. No i w zasadzie w 1792 roku wasze kraje są tak samo rozwinięte na samym starcie jak w 1444. Nie mają pobudowanych budynków, nie mają rozwiniętego developmentu, wasza technologia jest totalnie losowa, bardzo często, a w zasadzie zachód jest rozwinięty, wschód zacofany, a już nie wspomnę o tym regionie, jak jest zacofany, więc bardzo się trudno gra na tych starszych zakładkach w tym regionie. Plus dodatkowo losowe idee macie, tak? W zasadzie to o tym powiem powiedzieć, że losowe idee, co praktycznie uniemożliwia rozgrywek jakichś takich fajniejszych. I ogólnie polecam do gry sobie te dalsze zakładki na multi, bardzo fajnie się gra na tych starszych zakładkach na multi, oraz do takich krótkich wojenek 10-15-letnich, bo po prostu chcesz, by mi ego urosło, coś w ten deseń. Wiecie też, że do gry w Europa Universalis 4, no, jest po prostu 15 DLC-ków obecnie. Które są z nich potrzebne, które nie są potrzebne, no to zrobiłem na ten temat filmik. Jest on w miarę aktualny. Dodatkowo powiem, że darma, czyli po prostu 14 DLC, które nie jest uwzględnione w tamtym filmiku, jest DLC, które raczej trzeba mieć, żeby się w pełni cieszyć grą w Europa Universalis 4. Golden Century jest DLC, które fajnie jest mieć, nie jest konieczne, ale też polecam to DLC, tym bardziej, że chyba nie jest drogie. Całe resztę omówienia DLC odsyłam Was do osobnego filmiku.
Dobra, wybraliśmy pierwszy kraj, tak, wiadomo, startujemy ze swoją pierwszą rozgrywką. No i teraz widzimy jeszcze tutaj ten jakiś panel taki z boku. Co to oznacza? WTF? Co tu się je? Po co mi to jest w ogóle, nie? Widzimy też jakiś tutaj zestaw map. Oczywiście mamy datę startową, mamy zestaw map, który możemy sobie zrobić. To w zasadzie na ten temat uważam, że warto jest się wypowiadać w okresie dla średnio zaawansowanych. Dla początkujących graczy praktycznie są te mapy totalnie niepotrzebne. Jeżeli grasz na tej mapie, to porzuć tą grę, bo naprawdę nie wiem, jak można grać na mapie terenu w Europa Universalis 4, od tego oczy bolą i się umiera na raka. Polecam grać na mapie politycznej, jak gra 99% graczy, bo po prostu wtedy ładnie widać, kogo musisz podbić, a kogo nie. Jeżeli idzie tutaj o ten panel boczny, tutaj macie takie najważniejsze informacje o waszym kraju. Tak jak widzicie, dla większości krajów te informacje są totalnie inne. W zasadzie dla wszystkich krajów są te informacje totalnie inne. I macie tutaj takie najważniejsze, czyli poziom waszego kraju, tak? Może być księstwo, może być królestwo, może być imperium lub jakiś ichniejszy odpowiednik. Tutaj macie grupę technologiczną. Kiedyś było to super ważne w Europie Universalis 4. Obecnie grupa technologiczna nas informuje tylko o tym, jaki typ jednostek, o czym sobie powiemy później, posiada wasz kraj. Tak jak widzicie, tutaj dla Osmanów jest to Anatolian. Dla Polski jest to Eastern, czyli wschodnia grupa technologiczna, a tutaj anatolijska. Potem macie, a jaka fajna tarcza, którą mogę sobie wziąć na miniaturkę, a i jaką macie wiarę sunnicka, na przykład tutaj dla Polski jest to katolicyzm. Kolejne ważne informacje, system rządów, sultanat, dla Polski to na przykład królestwo na samym początku. Tutaj macie sultanat, który zawiera, jak widzicie, dużo już takich ciężkich nazw do zapamiętania, jak Diplomat, Mundli Autonomii Change, Number of States i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy nacją niezależną, posiadamy na tronie naszego władcę Sultana Mahmeda II, coś tam wierzącego, nieważne, znaczy nie staram tego przetłumaczyć, jestem idiotą. 6, 4, 6 i to są magiczne liczby określające waszego władcę. Mogą zawierać się one w liczbach od chyba 0 do 6. Jak jest 0, to jest debil, jak jest 6, to jest najlepiej, jakbyście trafili 6 w totka i jest wyjebiście, a tutaj jest po prostu poziom technologiczny. O tych punktach jeszcze sobie będziemy mówili dalej, o poziomach technologicznych będziemy sobie mówili dalej. Ottoman Ideas, czyli po naszemu ideę danego kraju. Są to idee różne dla bardzo różnych krajów, tak? Każdy kraj ma praktycznie swoje własne. Czasem się zdarza, że grupa krajów ma swoje własne idee, ale w przypadku Imperium Osmańskiego, Imperium Osmańskie ma po prostu swoje własne idee. Te, które zawierają się pod Ottoman Tradition, czyli tradycje osmańskie, są to idee, które są dostępne od samego początku rozgrywki. Co to znaczy, co nam to daje, to będziemy sobie omawiali w ramach dalszej rozgrywki, w dalszej części poradnika, bo nie ma sensu tutaj tłumaczyć tych pojęć. Następnie ambicje, które tutaj widzicie, jest to bonus, który dostaniemy po rozwinięciu wszystkich idei naszego kraju. Jest ich 7. Każdy kraj ma 7 idei, które musi rozwinąć z czasem. Jak to się robi i tak dalej, będziemy sobie też to po prostu omawiali. Warto jest tutaj to podsumować tym, że im ogólnie idee osmańskie są bardzo dobre, ale skupiają się głównie na podboju, utrzymaniu sporej armii, utrzymaniu stabilnego państwa i bogatego państwa, czyli chyba wszystkim tym, co jest ważne do prowadzenia po prostu ciągłej wojny w grze w Europa Universalis 4. Następna liczba, które tutaj widzicie, to macie liczbę, znaczy wielkość kraju, czyli liczbę prowincji startowych. Na przykład dla Polski jest to 22, dla Osmanów 35, dla Litwy 48. I dlaczego Litwa ma tyle więcej prowincji, jest słabsza od Osmanów? Nie wiem. Liczbę developmentu, czyli jak to powiedzieć, jakości waszych prowincji. Każda prowincja ma swój poziom developmentu i to jest po prostu wszystko zsumowane, nie? Tak jak widzicie, Litwa ma tego mniej, czyli ma więcej prowincji, które są główno prowincjami, a Osman ma po prostu mniej prowincji, ale są to lepsze prowincje. Następnie macie fort level, czyli poziom fortów, czyli ufortyfikowania waszego kraju. Jest on zależny od liczby, jak i jakości umocnień, które znajdują się w waszym kraju i w zasadzie, o tym nie musicie nic wiedzieć na ten moment. Dyplomacja, o Boże, dyplomacja. To jest po prostu startowe warunki waszego kraju. Jak widzicie, Imperium Osmańskie zaczyna po jakiejś tam ostrej sieczce z Bośnią, Mołdawią, Polską i do 1450 roku
z niektórymi krajami do 1449 roku, ma tak zwany okres rozejmu. No i w zasadzie w tym okresie możemy być pewni, że żaden z tych krajów nam wojny nie wypowie, nie będzie nam przeciwdziało za bardzo przeciwko nam i tak dalej, i tak dalej. Złamanie rozejmu jest zazwyczaj bardzo negatywne w skutkach, nie polecam, chociaż czasem to robię. Bardzo rzadko, ale czasem to robię. No i następnie widzimy, że dajemy gwarancję niepodległości, czyli mówimy, że ten kraj ma być wolny, jesteśmy orędownikiem niepodległości Regusy. Jest to jedna z mechanik, o której sobie powiemy w rozgrywce, ale za jakiś czas. Na sam koniec już tylko wspomnę o Random New World, Custom Nation, Random Nation. Random New World jest to opcja dostępna w płatnym DLC. Bodajże Conquest of Paradise. Custom Nation jest to też również płatna opcja dostępna w dodatku Eldorado. Pierwsza z tych opcji powoduje, że jest generowany losowy nowy świat, czyli zamiast Ameryk dwóch możemy dostać na przykład trzy kontynenty, możemy mieć w ogóle kontynentów i jednocześnie na przykład będą jakieś tutaj nowe nacje, co jest uzależnione od tego, od tej zakładki tutaj Fantasy Random New World, czyli jak często mają się pojawić jakieś nowe nacje rozwinięte technologicznie, może się okazać, że będzie tam nacja lepiej rozwinięta technologicznie niż kraje europejskie. Taka ciekawostka dla Was, ale jest to niestety opcja płatna. Custom Nation jest to opcja, którą polecam również osobom, które raczej już sobie coś tam ograły, wiedzą jakie państwo chcą stworzyć, wiedzą jak działają idee, co jest potrzeba i chcą się pobawić w tą grę, a już te dostępne opcje ich albo nudzą, albo nie widzą nic ciekawego, bo możemy zagrać każdym z tych krajów, który widzicie w tym momencie, w każdej tych zakład, w każdym okresie historycznym, więc jest to gra gigantyczna, ale rozumiem, że komuś też się może po prostu przejeść, znudzić i wtedy stworzy swoją własną nację. Polecam, też fajna zabawa, ja osobiście skorzystałem z niej kilka razy, w sumie też się dobrze bawiłem. Dodatkowe opcje, o których warto jest wspomnieć, to poziom trudności. Ja domyślnie gram teraz na Very Hard, czyli na najwyższym poziomie trudności. Nie polecam grać na nim na początkujących i nie polecam, o dziwo, grać na Very Easy na początkujących, bo się nic nie nauczycie w tą grę. Będziecie po prostu mogli spokojnie pominąć bardzo dużą część mechanik i gra raczej was po prostu znudzi dość szybko. Normal jest naprawdę dobry dla początkujących i go polecam wszystkim, żeby grali już od samego początku na normalu. Następnie warto jest jeszcze wspomnieć o Lucky Nation, czyli bonusach dla nacji na świecie. Tutaj mamy kilka trybów. Historyczne, czyli po prostu kraje, które były mocne w danym okresie historii dostają te bonusy, żeby być jeszcze mocniejszymi. Na przykład Imperium Osmańskie dostaje taki Lucky Nations na samym początku, później już tego nie ma. Francja w okresie chyba przed Napoleonem, z tego co pamiętam. Nie pamiętam dokładnie kiedy, no ale to jest historyczne. Można też to ustawić na random, czyli po prostu losowe kraje w losowych okresach historycznych będą dostawały ten modyfikator. Można ustawić, że tego nie ma. Losowo jest chyba na, znaczy standardowo jest chyba na historycznych. Pozostałe opcje raczej nie są Wam potrzebne do omawiania. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście wspomnijcie, może zrobię o tym osobny materiał, ale w zasadzie nie jest to w żaden sposób potrzebne Wam do rozgrywki. No i w zasadzie powiedziałem wszystko to, z czym się człowiek na początku spotyka, siadając do tej gry i jak zobaczy ogrom tej gry. Mam nadzieję, że już ten pierwszy wybór Wam ułatwiłem, żebyście zaczęli od Imperium Osmańskiego. Dla bardziej zaawansowanych graczy polecam te kraje nawet i w tej kolejności. Każdy z tych krajów, tak jak wiecie bądź nie, ma po prostu swoje trudności i swoje rzeczy, z którymi musi się borykać. Tak na przykład Kastylia jest to kraj, który odradzam ze względu na rozbudowane drzewko misji tego kraju obecnie. Można się naprawdę pogubić, trzeba tam naprawdę dobrą ścieżkę sobie obecnie zaplanować, żeby w pełni wykorzystać potencjał tego kraju. Znacznie łatwiejsza jest ścieżka rozwoju osmańska, przez co właśnie Wam pokażę, jak z tego korzystać. Tak samo jest bardzo podobnie z Portugalią, miałem okazję pograć ją sobie poza nagraniami. Można się w tym pogubić naprawdę, dlatego nie doradzam tych krajów obecnie, mimo iż możliwe, że powinny być Waszym drugim wyborem. Jak już ogracie sobie Imperium Osmańskie, to właśnie Portugalia, Kastylia, zwłaszcza Kastylia, powinna być Waszym drugim wyborem. Francja, Anglia są to kraje bardzo podobne do Imperium Osmańskiego, ale borykają się z problemami wewnętrznymi w różnych okresach historycznych. Anglia na początku ma te problemy wewnętrzne, Francja w okresie reformacji po 1500 roku może naprawdę dojść do takich buntów religijnych we Francji, że się nie pozbieracie i powiecie merda, czy coś takiego, nie pamiętam.
Dokładnie, a gówno chyba to było, merde. Nieważne, taka mała dygresja. Są to potężne kraje, ale też trzeba umieć wykorzystać ich potencjał, zwłaszcza potencjał kolonizacyjny całej tej grupy krajów będzie warty do wykorzystania, ale to właśnie mówię, raczej druga gierka czy coś w ten deseń. Znowu kraje takie jak Austria, Burgundia, są to kraje, które znajdują się w Imperium Świętego Romana, który wam właśnie pokazuje. I to wymaga już pewnych zachowań, znajomości, jak działać dyplomacją właściwie, jak przeciwdziałać tego, że kraje im więcej podbijacie, tym was bardziej nie lubią. A Austria znowu musi tutaj działać bardzo dyplomatycznie. Jest to kraj, którym zazwyczaj mało się podbija, a znacznie więcej się gra dyplomatycznie. Ale to już naprawdę wymaga sporej wiedzy, więc nawet ten kraj bym przesunął gdzieś tutaj pod koniec całej tej drogi. Szwecja jest to kraj, który znajduje się pod Unią Personalną z Danią, czyli nie jest krajem niezależnym, jest krajem zależnym od Danii. Dania jest naszym zwierzchnikiem, no i musimy się uwolnić na początku. Jesteśmy też na Bida prowincjach, tak? Tu już wam powiem, że Daleskogen to jest najlepsza prowincja w grze i warto ją rozwijać, ale o tym jak to się robi powiemy sobie za jakiś czas. Moskwa jest to tak zwany kolos na glinianych nogach. Naprawdę możecie dużo podbijać, jest tutaj dużo łatwych przeciwników do pokonania, jeżeli wiecie co i jak robić, ale to wymaga znowu zarządzania armią, no i umiejętność poradzenia sobie z różnicami religijnymi, bo tak jak widzicie, praktycznie Moskwa jest podzielona pomiędzy prawosławie i sunnitów, a w zasadzie im więcej podbijamy, tym więcej tych sunnitów będzie pod naszym butem i trzeba umieć sobie tutaj poradzić. Moskwa wymaga pewnej specyficznej drogi rozwoju i jest mniej uniwersalna niż Imperium Osmańskie, mimo iż, jeżeli patrząc na ideę, jest bardzo podobnym krajem do Imperium Osmańskiego, ale jednak położenie geograficzne wymaga pewnej bardzo specyficznej gry, o której może sobie za jakiś czas powiem. Burgundia jest to jedyny kraj ze wszystkich tych, którym po prostu nigdy nie grałem, ale jest to kraj, który po prostu wiem, że musi poradzić sobie bez sojuszników, ponieważ dyplomatycznie jest zajęty, jakby to powiedzieć, poprzez swoje unie personalne, które wam w tym momencie pokazuję. I właśnie to jest jednocześnie siła, jak i słabość Burgundii, że musi dążyć najpierw do zjednoczenia się i następnie może szukać jakiejś tutaj drogi rozwoju, jednocześnie mając bardzo groźnych sąsiadów, takich jak Francja, Anglia i Austria czasami. No i Polska pomiędzy po prostu, nie wiem, sierpem, a młotem, kowadło, młotem, a sierpem, cokolwiek. Polska, jak to Polska, wiemy, że łatwo nie miała, ale żeby wykorzystać pełen potencjał Polski, ponieważ jest to bardzo ciekawy kraj, naprawdę z najróżniejszymi drogami rozwoju, naprawdę, to co można robić Polską, to jest po prostu najlepsza rzecz w tej grze, moim zdaniem jest to jeden z najlepiej ogarniętych krajów w tej grze, chociaż mu jeszcze trochę brakuje, to jednak, żeby naprawdę cieszyć się w pełni z możliwości gry Polską, jednak wymagana jest świadomość, jak działają pewne mechaniki w tej grze. No i dlatego nie polecam tej gry Polską na początek, bo naprawdę tym krajem jest tak łatwo upaść, no, że boty nie dają sobie rady, tak? Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem jakąś grę, w którym Polska by przetrwała do końca rozgrywki. No i niestety kraj zwany Mingiem, czyli Chiny, dzisiejsze praktycznie, nie polecam gry, ponieważ Ming ma swoją specyficzną mechanikę mandatu niebios, która stanowi siłę tego kraju, jak i słabość tego kraju. Mandat niebios wpływa na to, że jest łatwo wam zrobić stabilny kraj, ale jeżeli myślicie o wojnach, to o tym zapomnijcie. Musicie uporać się z zagrożeniem na przykład z hord i w zasadzie im dalej podbijacie, tym jest większe prawdopodobieństwo, że w którymś momencie upadniecie, bo nie ogarniecie mandatu niebios. I jest to kraj, który można sobie zostawić na trochę późniejszą rozgrywkę i w zasadzie uważam, że jest to obecnie dla osób, które już coś grają w Europkę, niestety dość nudny kraj, dlatego go odradzam na pierwsze podejścia, niestety. Lepiej zacząć jest od Imperium Osmańskiego, jest to znacznie ciekawszy i satysfakcjonujący kraj niż Ming. Co do was, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zostawcie lajka, napiszcie co na ten temat myślicie na temat takiej serii poradnikowej. Będą to raczej krótkie, treściwe odcinki. Piszcie mi koniecznie w komentarzach, co chcecie, żebym jeszcze poruszał w ramach tej serii. Im będzie więcej zapytań, tym bardziej się przyłożę szczegółowo do czegoś. No i oczywiście zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, który myślę, że pojawi się gdzieś za dwa dni kolejne, kiedy go sobie przygotuję, omówię, nagram, zmontuję i wam wtedy go pokażę. Nie będzie to standardowy let's play, ale będzie tutaj dużo gadania.